Transmisje krytyczne. Podcast o krytyce, literaturze i filozofii. Katarzyna Trzeciak i Michał Koza. Katarzyno. Michale. Proponuję zacząć dzisiaj od takiego zagadnienia, którego na pewno jeszcze nie poruszaliśmy w naszym podcaście. A jakie to będzie zagadnienie, Michale? No, chciałbym cię prosić, żebyś opisała naszym słuchaczom, jak dzisiaj wyglądam. To rzeczywiście nieortodoksyjny początek, zważywszy na medium, którego używamy, ale skoro prosisz, dobrze. Wyjątkowo masz na sobie golf, jak zwykle, okulary, a z tego co widzę na Twojej głowie od ostatniego naszego spotkania bynajmniej nie przybyło włosów. To prawda, 100% wszystko się zgadza. Dziękuję za ten doskonały opis. Podzielę się z wami tym, że dzisiejszy look dobierałem bardzo uważnie do tematu naszego odcinka, ponieważ jeśli sobie zwizualizujecie to, co przed chwilą powiedziała Kasia, to na pewno części z Was nie zaskoczy już, kto będzie dzisiejszym bohaterem. To oczywiście Michel Foucault, jeden z najsłynniejszych dwudziestowiecznych filozofów, historyk idei, również pisarz, również aktywista i krytyk, który ponadto świetnie wychodził na zdjęciach, nie ma co ukrywać, że miał świetną stylówę, był też bardzo memiczny i wśród tych wszystkich memów, które w życiu widziałem filozoficznych, to on pojawiał się chyba najczęściej. Ale nie o memach dzisiaj rozmawiamy, no może trochę zatrzymamy się, natomiast przy jego poglądach na trochę dłużej, Pozostając w nurcie teorii krytycznych i teorii krytycznej jako takiej, jako teorii wychodzącej z rdzenia frankfurckiego, o czym była mowa w pierwszym odcinku, chociaż z drugiej strony związki z tonem krytycznym, który nadała szkoła frankfurcka, mogą być w tym przypadku już trochę trudniejsze do uchwycenia. Więc prosimy o uważność, my spróbujemy te wątki wzmocnić. I pokazać. A ponieważ mamy do czynienia z postacią ogromnie znaną, dla mnie to częściowo oznacza trudność bardziej niż ułatwienie, bo trudniej wtedy wyjść poza otrzaskane hasła, poza memetyczne schematy, o których wspomniałem. Z wielu stron, że tak to określę, bo tak jak w przypadku Frankfurczyków mamy do czynienia z postacią znaną nie tylko z lewej strony dyskursu, ale również z prawej, konserwatywnej, i tutaj bez zaskoczenia Foucault będzie dla wielu publicystów jednym z synonimów postmodernistycznego i poststrukturalistycznego zła. Czy powinniśmy coś jeszcze dodać do strony życiorysu i backgroundu Foucaulta? Może jeszcze tylko tyle, że ściśle rzecz biorąc, miał na imię Pol po ojcu, zgodnie z tradycją, która przyjęta była w jego konserwatywnej rodzinie. Michel to z kolei imię, które nadano mu dzięki matce. Jeszcze być może warto dodać, że pierwszym biografem Foucault'a był nie kto inny, a Didier Eribon. Tak, do tego jeszcze może dodajmy ramy czasowe. Foucault urodził się. W 1926 roku i zmarł w 1984 roku. Zmarł na AIDS w pierwszych latach epidemii. Z początku nawet nie wierzył w wirusa, co było wtedy powszechne, co też można sobie powiązać z naszymi czasami i naszą bieżącą pandemią. Na jego pogrzebie mowę wygłosił Gilles Deleuze. Ale nie będziemy się tutaj rozwodzić szczegółowo nad jego biografią, wszystkie informacje można bez trudu znaleźć w internecie, tak, to jest taka bardziej encyklopedyczna wiedza, my się tutaj skupiamy na czym innym, w tym na przykład podnoszone nie tylko w jego przypadku zaangażowanie w petycję, petycję adresowaną do Parlamentu Francuskiego, petycję z 1977 roku dotyczącą sprzeciwu wobec wiekowi zgody. I na ten słaby moment w biografii Foucault. Ten słaby moment pewnie będzie zawsze wypominany jemu i innym słynnym intelektualistom. No i w sobie dobrze. Na czym skupimy się dzisiaj? Żeby nie wpaść w kolejne mówienia o Fukocie, jako tym gościu od panoptykonu, wiedzy władzy odszukania wszędzie analogii do więziennego sposobu organizacji. Tutaj znowu mi się przypomina mem, gdzieś tam tu, na tym kanale się nim nie podzielę, ale pewnie na innych. Będziemy mówić zwłaszcza o tym, czym dla Foucault jest, była krytyka oraz jakich podstawowych dyskursywnych narzędzi dostarcza by krytykować oraz skąd je wziął. W tym odcinku będzie trochę takiej gęstej, filozoficznej rozkminy, więc tutaj z tego powodu będzie... Potrzebna wasza uwaga i nasze skupienie, żeby nic tutaj nie pomerdać. A jeszcze wcześniej pozwólmy przedstawić się samemu Foucaultowi. Roger Paul Drouin. Jak zatem zdefiniowałby pan samego siebie? Michel Foucault. Jestem pirotechnikiem. Wytwarzam coś, co posłuży ostatecznie do oblężenia wojny i destrukcji. Nie znaczy to, że opowiadam się za destrukcją. Jestem kimś, kto chce usunąć wszystkie przeszkody, zburzyć wszystkie mury i w ten sposób wciąż torować sobie drogę naprzód. Pirotechnik musi mieć w sobie coś z geologa. Jego praca polega najpierw na analizie warstw terenu, jego wszystkich szczelin, lepli i wgłębień. Gdzie można łatwo zrobić przekop? Co będzie stawiało opór? Geolog obserwuje wznoszenie i osadzanie fortyfikacji. Szczegółowo bada rzeźbę terenu, aby wykorzystać ją do ukrycia się lub przypuszczenia szturmu. Po analizie sytuacji, jego praca wciąż naznaczona jest eksperymentowaniem. To metoda prób i błędów. Pirotechnik czeka na sygnały stójkowych i raport zwiadowców. Dopiero wtedy ustala rodzaj taktyki. Czy będzie to ciche podejście wroga, bez wzniecania alarmu? Czy może walne oblężenie? Podkop czy też może bezpośrednie natarcie? Ostatecznie metoda walki bierze się właśnie z takiego planowania i obranej strategii. Roger Poldrua. Pomówmy zatem o pana pierwszej ofensywie. Rok 1961. Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Wszystko w tym dziele jest osobliwe. Temat, metoda, narracja, perspektywa. Jakie były początki idei tego dzieła? Michel Foucault. W połowie lat 50. opublikowałem kilka prac dotyczących psychologii i chorób psychicznych. Jeden z wydawców zaproponował mi napisanie książki o historii psychiatrii. Ja natomiast pomyślałem o napisaniu historii, która jak dotychczas wciąż nie ujrzała światła dziennego mianowicie historii tych, Którzy zostali dotknięci obłędem. Co to znaczy być szalonym? Kto to określa? Od kiedy? I w końcu, jakim prawem to robi? Oto wstępna odpowiedź na pana pytanie. Roger Poldrua. Jakie byłyby inne? Michel Foucault. Studiowałem także psychopatologię, którą uznaje się za dziedzinę wiedzy. Nie wniosła jednak ona do mego życia zbyt wiele. Pytanie, jakie się we mnie wówczas zrodziło, brzmiało następująco: Jak to możliwe, że tak niewielki zasób wiedzy i umiejętności może zapewnić garstce ludzi aż tak wiele władzy? Naprawdę było się czemu dziwić i o co pytać. Tym bardziej, że odbywałem dwuletni staż w Szpitalu Świętej Anny i mogłem przyjrzeć się wszystkiemu z bliska. Nie będąc lekarzem, nie miałem tam naturalnie żadnych praw do sprawowania władzy wykonawczej, jako że jednak byłem studentem, a nie pacjentem, mogłem się swobodnie przemieszczać i wszystko obserwować. W ten sposób, nie sprawując żadnej władzy właściwej psychiatrom, na każdym kroku mogłem przyglądać się owej władzy i jej efektom. Umiejscowiłem się gdzieś pomiędzy pacjentami, z którymi dyskutowałem pod pretekstem przeprowadzania testów psychologicznych, a tak zwanym ciałem medycznym, które było odpowiedzialne za kontrolę i podejmowanie wszelkich decyzji. Owa pozycja, będąca owocem czystego przypadku, umożliwiła mi obserwację powierzchni kontaktu pomiędzy chorym a rozciągającą się nad nim władzą lekarską. To właśnie wtedy postanowiłem dokonać rekonstrukcji tej formacji historycznej. Jestem pirotechnikiem, wywiad z Michelem Foucaultem z tomu Nie dla kompromisów. Krytyka, estetyka, solidarność w tłumaczeniu Kajetana Marii Jaksendera pod redakcją Jakuba Tercza, Warszawa 2022. Zatrzymajmy się zatem na tym, jak Foucault opisuje swoją metodę krytyczną. Rekonstrukcji władzy lekarskiej dokonał poprzez archeologię, dyscyplinę wywrotową wobec historii i historiografii, a szczególnie wobec pewnej tradycji badań historycznych takiej tradycji, która uprzywilejowuje perspektywę długiego trwania czyli perspektywę rozpoznawania ciągłości i trwałości procesów, ich następstw i kontynuacji. Fukotowi chodzi o krytykę. Takiej metody budowania historii, która na zróżnicowane zdarzenia nakłada metahistoryczne pojęcia postępu, wzrostu, regresji czy trwania, i poprzez te pojęcia dąży do jednoznaczności, dąży do uogólnień i usunięcia sprzeczności czyli historii poddawanej prawom przyczynowości, logiki i jakiejś wyższej racjonalności racjonalności, która byłaby ugruntowana w zbiorowym podmiocie czyli w ludzkości. I myślę, że trzeba chwili, żeby przetrawić ten dyskurs, więc na spokojnie zwolnijmy nieco, żeby wyjaśnić kilka rzeczy. Po pierwsze, jeśli uważnie wsłuchiwaliście się, wsłuchiwałyście w to, jaka wizja historii jest krytykowana i jak jest krytykowana, to można tutaj otworzyć nawias i porównać sposób myślenia Foucault z innym filozofem historii ze zbliżonego czasu, Haydenem White'em, Otóż w pracy Metahistoria, wyobraźnia historyczna w XIX-wiecznej Europie, pracy z 1973 roku, White zauważył, że osoby opisujące wydarzenia historyczne zawsze robią to, korzystając z jakichś form podsuwanych im przez epokę, w której żyją, a ściślej form podsuwanych przez język, dyskurs, piśmiennictwo historyczne chociażby. Więc historyk zawsze ubiera wydarzenia, ubiera to, jakbyśmy mogli powiedzieć, czyste dzianie się w jakieś schematy, w jakieś kostiumy. No i White tutaj wymienia cztery takie kostiumy: schematy, schemat epicki, schemat satyryczny, schemat komedii i schemat tragedii. W każdej z nich dominuje określona figura retoryczna, czy to będzie metafora, metonimia, synekdocha albo ironia. White pokazuje więc, jak retoryka, czyli y, figury, które są, zdawałoby się, podporządkowane badaczowi i on korzysta z nich jako swoich narzędzi, one tak naprawdę dominują nad pisarstwem tego ba badacza i to retoryka rządzi historią jako dyskursem kontynuowanym przez kolejne pokolenia historiografów. Więc to był Hayden White. A Foucault chodzi na jeszcze bardziej podstawowy poziom. To znaczy, pokazuje, jak konstruowanie historii wpływa na historycznie określone reguły racjonalności. Reguły racjonalności, czyli takie reguły, według których w ogóle postrzegamy coś jako racjonalne. W ten sposób, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy w pierwszym odcinku o szkole frankfurckiej, ja tam wymieniałem, zdaje się, że pod koniec, takie różne. Krytyki jakiegoś rozumu, na które trafiłem. No, pamiętamy, że Horkheimer mówił na przykład o rozumie instrumentalnym i to jego krytykę podejmował. Tutaj właśnie Foucault wpisywałby się w teorię krytyczną, ponieważ zajmuje się krytyką panującej racjonalności, pochodzącej z tego samego co u frankfurczyków źródła czyli z oświecenia, które tutaj wyrasta na Taką mroczną już personę, pewnie po tych kilku odcinkach, a przynajmniej na coś, co jest zgodnie z duchem, jak to myśleli frankfurczycy, dialektyczne, tak? to znaczy oświecenie, które by samo chciało myśleć o sobie, że ze swoim nadejściem usuwa pewne rzeczy ostatecznie, takie jak mit, takie jak opresja, takie jak niewolnictwo. Wciąż idąc dalej, elementy tych czynników w sobie przenosi. Po drugie, zastanówmy się w takim razie, z kim tutaj dyskutuje Foucault na płaszczyźnie filozoficznej. Była mowa o prawach przyczynowości, o prawach logiki i wyższej racjonalności ugruntowanych w podmiocie ludzkości. Czyli to były te, były te kategorie, które towarzyszą jako takie parametry pisania o historii, Wcześniej. Ponieważ chodzi o prawa rządzące historią i ludzkością, i też o uniwersalność, to nas i re retoryka, z jakiej korzysta Foucault, wprost nas kieruje na Immanuela Kanta. I rzeczywiście to w, w Kancie widziałbym jednego z głównych punktów odniesienia tej myśli. Bo w takim skandalicznym skrócie, u Kanta racjonalność to taka właśnie forma organizująca nasze doświadczenie w wiedzę o świecie. Można to sobie właśnie tak wytłumaczyć, jako taką foremkę, do której się coś wkłada, no i ta foremka nadaje określony kształt. No i chociaż ta forma jest zdaniem kanta subiektywna, to znaczy, świata, ona jest umieszczona w podmiocie świata, nie poznajemy bezpośrednio, ale zawsze. Świat, dzianie się, rzeczy same w sobie zostają wtłoczone w kategorie naszego rozumu, właśnie w te foremki, to w praktyce ta racjonalność nas wszystkich jako ludzkość raczej łączy niż dzieli. Jest czymś ogólnoludzkim, w tym sensie jest czymś uniwersalnym, ale też jest czymś normatywnym. Znaczy, można, zanim kanta, Odkryć, wskazać takie parametry tej racjonalności, które jednocześnie będą miały charakter normatywny, będą określały to, jak powinniśmy myśleć o ludzkości, o ludziach, żeby zweryfikować to, czy są racjonalni w domyśle pozostający po stronie oświecenia, czy są nieracjonalni, czyli sprzeciwiający się temu oświeceniu. Kant traktuje więc określony oświeceniowy kształt racjonalności jako domyślny i powszechny, a Foucault właśnie ten wątek poddaje krytyce. Tutaj spokojnie to można przetrawić. Teraz jeszcze pora na cytat, który nam to trochę rozjaśni. Tym razem to będzie cytat z tekstu z 1984 roku pod tytułem Czym jest oświecenie? No i tutaj już bez pudła to, nam, to nas odsyła do Kanta. Celowo zaznaczam datę, ponieważ to jest po pierwsze okrągła dwusetna rocznica tekstu Immanuela Kanta pod tytułem, Co to jest oświecenie? Takiego bardzo słynnego tekstu. Ja nie wiem, widziałem go kiedyś nawet w podręcznikach licealnych, ale ja nie miałem tyle szczęścia, żeby w podręczniku licealnym. Do oświecenia. z Kantem się zazna zaznajomić. Chciałem tylko zaznaczyć, że te teksty, tekst Foucault. Czym jest Oświecenie i tekst Kanta pod tytułem Co to jest Oświecenie? trzeba czytać w parze. Po drugie, 1984 to jednocześnie rok śmierci Foucault i cytat pokazuje w takim razie ostateczną formę jego filozoficznych celów, jego filozoficzny punkt dojścia, dlatego jest taki istotny. Krytyka nie będzie miała dalej na celu znalezienia formalnych struktur o wartości uniwersalnej. Ale raczej historyczne poszukiwanie zdarzeń, które doprowadziły nas do ustanowienia siebie i do rozpoznania siebie jako podmiotów tego, co robimy, mówimy, myślimy. W tym znaczeniu krytyka nie jest transcendentalna, jej celem zaś nie jest czynienie możliwą metafizyki. Jej cel jest genealogiczny, a metoda archeologiczna. Archeologiczna a nie transcendentalna, w tym sensie, że nie będzie starała się poszukiwać uniwersalnych struktur wszelkiego poznania bądź wszystkich możliwych działań moralnych, lecz spróbuje traktować dyskursy artykułujące to, co myślimy, mówimy i robimy jako historyczne zdarzenia. Krytyka ta będzie zaś genealogiczna w tym sensie, że nie będzie wnioskować z formy tego, czym jesteśmy, tego, co jest niemożliwe do zrobienia i niemożliwe do poznania, lecz spróbuje doszukiwać się w przygodności, która uczyniła nas tym, czym jesteśmy, możliwości tego, że kiedyś nie będziemy żyć, działać czy myśleć tak, jak żyjemy, działamy czy myślimy obecnie. Michel Foucault. Czym jest oświecenie? Z tomu Filozofia, Historia, Polityka w przekładzie Damiana Leszczyńskiego i Lotara Rasińskiego. Warszawa, Wrocław, 2000, strona 289. Powtórzę to, co z tego cytatu wydaje mi się najistotniejsze. To znaczy, cel jest genealogiczny, a metoda archeologiczna. I to jest, można powiedzieć, kor, to jest mięsko, to jest samo gęste tego projektu krytycznego, to znaczy taka najbardziej podstawowa maszynka myślowa, która później będzie stosowana do bardzo różnych zagadnień. Po pierwsze, archeologia, pojawia się tutaj takie słowo jak archeologia, czyli rozpatrywanie uhistorycznionych źródeł tego, czym jest racjonalność i racjonalna jednostka ludzka. Czyli już nieracjonalność uniwersalna i powszechna jak u kanta, tylko racjonalność, która jest zależna od kulturowych, historycznych okoliczności. Po drugie, cel działania krytycznego jest określony jako genealogiczny, to znaczy chodzi o pokazanie, że te różne sposoby samorozumienia są etapami, są też y, jakimś punktem dojścia wcześniejszych procesów, są od czegoś zależne, mają swoje rodzinne pochodzenie, mają swoje koneksje, mają swoich przodków, potomstwo, historię i ciąg dalszy. Czyli nie mamy w kulturze, nie mamy w dyskursie takich kategorii organizujących racjonalność, które byłyby naddane z jakiegoś innego świata. Przy okazji jeszcze jedna rzecz, to znaczy, archeologię Foucault przeciwstawia tak zwanej metodzie transcendentalnej, co również pochodzi od Kanta. I teraz zastanawiam się, czy to jest dobry moment, żeby zaznaczyć różnicę między transcendentnym i transcendentalnym. To jest bardzo dobry moment, dlatego że im bardziej zaawansowana i wyrafinowana nasza spekulacja myślowa, tym bardziej warto jak sądzę zadbać o principia pojęciowe. Tak, to prawda. Oprócz tego cel jest najzupełniej praktyczny. Zwykle dużo czasu Poświęcam na to, żeby wyjaśnić na przykład na zajęciach te różnice. Więc tutaj będę miał taki podcastowy materiał, do którego będę mógł się odwołać. Świetnie, przykład... to ja już nie będę musiała tego robić. Właśnie, właśnie. Widzisz ile profitów. Dobra, to teraz prosimy o skupienie, ponieważ będzie gęsto. Różnica między transcendentnym a transcendentalnym. To zaczniemy od słowa transcendentny. Czyli równa się pozostający na zewnątrz czegoś. To stąd transcendencja jako pojawiające się tu i ówdzie określenie bóstwa. Tam, gdzie chce się podkreślić, że to bóstwo należy do innej, zewnętrznej wobec naszej rzeczywistości. No więc transcendentny, zewnętrzny, w dużym skrócie, wiadomo, to będzie w różnych systemach filozoficznych różnie opracowywane. I teraz transcendentalny, czyli kategoria trochę trudniejsza, odnosząca się do czegoś innego. Ten termin w ogóle filozoficznie rozpowszechniła właśnie myśl Kanta, i to z Kantem jest głównie kojarzony. Chociaż był częścią słownika filozoficznego już wcześniej, już w średniowieczu, na przykład Tomasz Zakwinu mówił o transcendentaliach, ale to jest trochę inna bajka i temat na inną dyskusję. Natomiast Kant nazwał swoją metodę transcendentalną. Ponieważ miała badać, uwaga, warunki możliwości wiedzy o świecie, warunki możliwości subiektywnej wiedzy o świecie. Warunki możliwości, czyli takie okoliczności niezbędne, konieczne do tego, żeby rzeczy, rzeczy same w sobie mogły w ogóle zaistnieć jako zjawiska w naszej świadomości. Żebyśmy w ogóle mieli jakąś możliwość postrzegania świata. I budowania sobie wiedzy na temat tego świata. No i złożoność tej idei woła oczywiście o jakiś przykład. No i tutaj, jako przykład, można wziąć taki transcendentalny szlagier, kategorię szlagier, to znaczy przyczynowość. No, proszę pomyśleć o przyczynowości, czyli tym, że jedne rzeczy powodują inne rzeczy jako cecha jako metafizyczna cecha rzeczywistości, bo właśnie metafizyka krytykował Kant, została zakwestionowana już przez Davida Huma, jednego z najważniejszych poprzedników Kanta, do którego on się bezpośrednio odwoływał. Kanoniczny przykład takiej dekonstrukcji pojęcia przyczynowości to przykład ze strzelbą i wystrzałem. Kiedy otworzycie jakikolwiek podręcznik, gdzie pojawia się ta kategoria i krytyka, to jest pewnie strzelba i wystrzał ponieważ obserwujemy jako zjawiska, które nam się jawią. Po pierwsze, bodziec, pociągnięcie za spust, tak, coś co robimy naszym palcem, żeby pociągnąć za spust. Obserwujemy wystrzał i obserwujemy huk, który temu towarzyszy. Ale na dobrą sprawę Moglibyśmy racjonalnie potraktować te wszystkie zdarzenia, które wymieniłem, jako po prostu pojawiające się jedno po drugim. Tak? można sobie to wyobrazić jako takie nie wiem, stopklatki na przykład. A zatem jedyne czego możemy być pewni na gruncie czystego rozumu to wrażenia następujące jedno po drugim bez łączącej je przyczynowości. Tak? ta przyczynowość domyślamy się, ona jest gdzieś tam dodana, co Hume jak stwierdzał Hume, u niego to był taki powód do krytyki, raczej formułowanie, że to jest taki przesąd, który towarzyszy ludzkości, i on przestawał na stwierdzeniu, że przyczynowość to po prostu złudzenie. Natomiast Kant postanowił znaleźć funkcję dla tej i innych podobnych kategorii miejsca, to znaczy zadał sobie pytanie, dlaczego to się tak dzieje, że my dokładamy do doświadczeń, Jakieś jeszcze dodatkowe kategorie z tej strony subiektywnej. Zaliczył przyczynowość właśnie do kategorii transcendentalnych, to znaczy do warunków możliwości wiedzy. No i pozostaje pytanie, czy przyczynowość istnieje w jakikolwiek sposób poza zjawiskami, jako cecha rzeczywistego świata, cecha rzeczy samych w sobie, bo póki co możemy stwierdzić, że ona jest jakoś dokładana, natomiast może świat prawdziwy też taką przyczynowość za zawiera. Tego nie wiemy, i zdaniem Kanta się nie dowiemy. Wiemy już za to, co oznacza metoda transcendentalna przypisywana Kantowi. I teraz łatwiej nam będzie zrozumieć rozumowanie Foucault. O ile u Kanta chodzi o badanie maksymalnie powszechnych warunków możliwości wiedzy o świecie, tak, on sobie taki pułap zakreślił jako racjonalność, i ta racjonalność będzie takim, taką ogólną racjonalnością. Łączącą wszystkich ludzi, to Foucault korzysta z pojęcia archeologii właśnie po to, żeby podkreślić, że przyjmuje przeciwny kierunek. Będzie starał się konkretyzować, uszczegóławiać, będzie starał się pokazać, w jaki sposób warunki wiedzy. Formy kształtujące nasze poznanie są zmienne historycznie i w dalszej kolejności, jak są podporządkowane władzy, partykularnym interesom, jakiejś takiej skłonności człowieka do tego, żeby panować nad innymi. No i książki Foucault są pełne przyglądania się takim drobiazgom, szczegółom, przyglądania się temu, co zostało wzięte w nawias i przesunięte na margines. Foucault będzie badał zmienne, uhistorycznione, przygodne warunki wytwarzania wiedzy. I wtłaczania doświadczenia w formy zmieniających się rodzajów racjonalności. A także pokazywał, że kto znalazł się poza obrębem tej ujednoliconej normy rozumności, szybko wypadał z tego wypełnionego optymizmem wagonika, którym była nowoczesność i oświecenie. I pozostaje pytanie, gdzie te normy racjonalności przejawiają się najmocniej, najwyraźniej, najgęściej? Zdaniem Foucault, o czym była też mowa w cytacie, Kryje, przejawiają się w różnych sposobach ustanawiania siebie przez człowieka, poprzez sposoby wypowiadania się i rozumienia. To jest taki moment, w którym my, za pomocą różnych środków dyskursywnych, możemy siebie postrzegać, ustanowić w przestrzeni, nie wiem, zewnętrznej, ale przede wszystkim w dyskursie, w dyskursie chodzi o dyskurs, jako podmioty. Tutaj są jeszcze takie echa lakana, pewnie to słychać, jeśli ktoś. Ma tutaj jakiś background lakanowski, to można tutaj sobie niektóre wątki dopowiedzieć. Więc do tego narzędziownika krytycznego, oprócz archeologii i genealogii, które wytłumaczyliśmy, przybliżyliśmy przed chwilą, możemy dodać dwa kolejne centralne pojęcia: podmiot i dyskurs. I tutaj możemy trochę spuścić nasz balonik, ów Odetchnąć po wyjaśnieniu tych kilku rzeczy i maksymalnym skupieniu, możemy wrócić do tego, jak Foucault te narzędzia wykorzystuje. Zrozumiały staje się też tytuł książki Foucault, czyli Archeologia Wiedzy. Archeologia Wiedzy, czyli krytyka, namysł nad zmieniającymi się historycznie warunkami możliwości wiedzy, warunkami uznawania czegoś za wiedzę i warunkami jej organizowania. Archeologia wiedzy ukazała się we Francji w 1969 roku, jej e, polski przekład autorstwa Andrzeja Siemka w 1977. I to jest książka krytyczna wobec takiej wizji historii, która jest nastawiona na pacyfikowanie konfliktów, na a, m, redukowanie, usuwanie sprzeczności. A archeologia wiedzy proponuje takie metodologiczne rozwiązanie, które jest oparte na sądowaniu rozcięć i granic, czyli tego wszystkiego, co w tej a, tradycyjnej historii totalizującej w zasadzie musi być nieustannie usuwane. Za sprawą takiej orientacji archeologia wiedzy zakwestionowała najważniejsze kategorie tradycyjnego paradygmatu naukowego takie kategorie jak dokument postęp ewolucja myśli czy właśnie totalizacja i tutaj do głowy przyszedł mi jeszcze jeden filozoficzny patron tej myśli oczywiście kiedy mówiłaś o historii i o tym jak Foucault stara się postawić w miejsce takiej spokojnej archiwizującej historiografii Historiografię pełną konfliktu i dialektyki. To oczywiście tutaj wchodzi Fryderyk Nietzsche, który również bardzo nie lubił historyków, którzy po prostu chcą być tymi specami od harmonijnego przyrostu wiedzy, jakby spisywać historię tak, tak jak oni sobie to wyobrażają, i pozostawiać gdzieś w archiwum. Tak, zdaniem Foucault, historia i jej uprawianie powinno być działalnością, Krytyczną i jak najbardziej zaangażowaną. No i ta historiografia, według Foucault, zakwestionowała także powszechny podmiot historii, czyli ludzkość, która gruntowała ewolucyjną ciągłość tradycyjnej historii opartej na kontynuacji i rozwoju. Foucault pokazuje, że rozumienie człowieka jako jakiejś jednej niezmiennej figury to jest nie tylko złudzenie, ale wręcz przejaw działania władzy. No i Dlaczego? Ponieważ, no dlatego, że ponieważ w głównym nurcie takiej powszechnej historii ludzkości nie ma miejsca na tych, którzy akurat pod dominującą figurę człowieczeństwa nie podpadają, nie są tymi modelowymi ludźmi ukształtowanymi według racjonalności oświecenia. W tym samym roku co archeologia wiedzy, czyli 1969, we Francji Ukazuje się też artykuł Foucault'a zatytułowany Kim jest autor? W tym tekście Foucault nawiązuje do archeologii wiedzy i określa ją jako swoistą próbę zmierzenia się z wielkimi jednostkami dyskursywnymi, czyli a, takimi jednostkami jak ekonomia polityczna czy historia naturalna. A chce się zmierzyć w archeologii wiedzy z wyodrębnianiem, analizowaniem i. Opisywaniem tych jednostek dyskursywnych. Wciąż jednak, jak przekonuje, otwarte pozostaje pytanie, co zrobić z autorem, czyli pojęciem ściśle związanym z momentem indywidualizacji w historii idei, poznania, w historii literatury, ale także w historii filozofii i nauki. Szczególnej analizie w tekście, kim jest autor, Foucault poddaje splot autora i dzieła na gruncie literatury współczesnej, czyli do końca lat 60. XX wieku. I jak przekonuje, ta literatura właśnie wyzwoliła się z tematu ekspresji, otwierając przestrzeń, w której podmiot piszący zanika. Temat drugi jest jeszcze bardziej znany: to powinowactwo pisania i śmierci. Relacja ta odwraca odwieczną koncepcję greckiej opowieści lub epopei. Jeśli bohater decydował się młodo ginąć, to dlatego tylko, że jego życie, uświęcone i wyolbrzymione dzięki śmierci, przechodziło do nieśmiertelności. Zapłatą za akceptację śmierci była opowieść. Także literatura arabska, myślę oczywiście o baśniach Tysiąca i Jednej Nocy, za swój pretekst obierała opór wobec śmierci. Tylko dlatego opowiadano do Białego Świtu, by uniknąć śmierci, by opóźnić nieunikniony moment, w którym usta narratora zamilkną na zawsze. Opowieść Szecherezady jest rozpaczliwym przenicowaniem zbrodni, niezmordowanym wysiłkiem wykluczenia śmierci poza krąg istnienia. Nasza kultura nadała nowy kształt próbom zwalczenia śmierci poprzez opowieść. Pisanie przypomina dziś ofiarę złożoną z życia, albo też dobrowolne zniknięcie ja, którego nie trzeba już przedstawiać w książkach, gdyż spełnia się ono w egzystencji autora. Dziełu, które powinno zapewnić autorowi nieśmiertelność, przypadła teraz rola jego zabójcy. Weźmy na przykład floberta, prusta, kawkę. Ale chodzi też o coś innego: Ów związek pisania ze śmiercią ujawnia się także w unieważnieniu indywidualnego charakteru piszącego podmiotu. Umieszczając między sobą samym a swoim tekstem cały arsenał pisarskich chwytów piszący podmiot pozbywa się znaków swej wyjątkowości. I przez to Wyróżnia go jedynie osobliwa forma nieobecności. Cechą zasadniczą jego pisarstwa staje się śmierć. Wszystko to dobrze znamy, i przyszedł już czas, by krytyka i filozofia wyciągnęła z tego zniknięcia wszystkie możliwe konsekwencje, a śmierć autora uznano za wydarzenie, które trudno przecenić. Michel Foucault kim jest autor? W przekładzie Michała Pawła Markowskiego ze zbioru powiedziane, napisane szaleństwo i literatura, wybór i opracowanie Tadeusz- Komendant Warszawa 1999. Autor jest przez FUKOTA traktowany jako pewna instytucja, jako normatywna kategoria, która służy nam do tego, żeby ujednolicać sens. Sens tak, Tekstu, jak i pozatekstowego doświadczenia. To jest taka kategoria, która szczególnie pozwala uchylać wszelkie różnice i niewspółmierności, dlatego że przejmujemy zasadę ewolucji dojrzewania i wpływu. I traktując rozważania wokół autorstwa jako część intelektualnej rewizji, która jest wpisana w archeologię wiedzy, można pokazać, że ten Projekt wymierzony jest tak w rewizję historii, idei, jak też w tradycyjne techniki egzegezy tekstu. W tym sensie, jeśli przyłożymy pojęcie archeologii do tego, jak czytamy teksty, opis archeologiczny nie zakłada dotarcia do jakiejś historycznej empirii czyli do nadrzędnego sensu jako pożądanego efektu takiej lekturowej egzegezy. Dotyczy bowiem doświadczenia historycznego w perspektywie dyskursu, który je uwarunkował. Dzięki temu dochodzi do swoistego otwarcia struktury dzieła i odsłonięcia wielości praktyk dyskursywnych, które to dzieło przenikają. I w ten sposób osłabieniu ulega podmiot twórczy, który miałby być gwarancją jedności sensów. I tutaj znowu, przyglądając się tej perspektywie, możemy dostrzec zapożyczenie się Foucault u Fryderyka Niczego, który również za różnymi praktykami kulturowymi kazał podejrzewać działania nie władzy, jak to mówi Foucault, ale temu, co nazywał wolą mocy. To jest ta słynna wola mocy, która się przejawia poprzez różne działania, też poprzez teksty. No więc nie tyle interesuje nas Wydźwięk tego tekstu to jego, nie wiem czy można tak powiedzieć, przeddźwięk, ten impuls, to takie pchnięcie e, woli, które e, go do nas doprowadziło, dzięki któremu on do nas trafił właśnie w takiej określonej postaci. Pomiędzy językiem, który określa system konstrukcyjny możliwych zdań, a zbiorem, który biernie gromadzi wypowiedziane słowa. Archiwum kreśli poziom szczególny, poziom praktyki ujawniającej wielką ilość wypowiedzi, jako regularne zdarzenia, jako rzeczy podległe badaniom i manipulacjom. Nie ma ono ciężaru tradycji, nie tworzy biblioteki ze wszystkich bibliotek, bez czasu ani miejsca. Ale nie jest też gościnnym zapomnieniem. Stwarzającym każdemu nowemu słowu pole swobodnego istnienia. Pomiędzy tradycją a zapomnieniem ukazuje ono reguły pewnej praktyki, która pozwala wypowiedziom zarazem trwać i przekształcać się w regularny sposób. Jest to ogólny system formowania się i przekształcania wypowiedzi. Archiwum nie daje się opisać w całości. Nie daje się również objąć w swej aktualności. Jawi się we fragmentach, na pewnych obszarach i poziomach i to zapewne tym lepiej i tym wyraźniej, im bardziej oddziela nas od niego czas. Gdyby nie rzadkość dokumentów, potrzebowalibyśmy maksymalnego dystansu chronologicznego, aby je zanalizować. Jakże ów opis archiwum mógłby się obronić, wyjaśnić to, co go umożliwia, ustalić miejsce, z którego sam przemawia i kontrolować swoje prawa i obowiązki, wypracować i poddawać próbie swoje pojęcia, przynajmniej w tym stadium poszukiwań, w którym nie może uchwycić swych możliwości inaczej, jak w chwili ich realizowania. Gdyby uparcie chciał opisywać wyłącznie horyzonty najodleglejsze. Analiza archiwum obejmuje przeto pewien rejon uprzywilejowany. Jest to zarazem bliskie nam i różne od naszej aktualności. Obrzeże czasu, które okala naszą teraźniejszość, dominuje nad nią i ukazuje jej inność. Jest to coś, co leżąc poza nami. Odgranicza nas. Opis archiwum ujawnia swoje możliwości i opanowanie tych możliwości, wychodząc od dyskursów, które właśnie przestały być naszymi dyskursami. Próg jego istnienia ustanowiony jest przez cięcie, jakie dzieli nas od tego, czego powiedzieć już nie możemy, i od tego, co znajduje się poza naszą praktyką dyskursywną. Zaczyna się tam, gdzie zaczyna się zewnętrzność naszego własnego języka? Jego miejsce to pobocze naszych własnych praktyk dyskursywnych. W tym sensie jest on istotny dla naszej diagnozy. Nie dlatego, że pozwoliłby sporządzić obraz naszych cech wyróżniających i zarysować z góry figurę, jaką tworzyć będziemy w przyszłości, ale dlatego, że odłącza nas od naszych ciągłości. Że rozprasza ową tożsamość czasową, w której lubimy się przeglądać, aby nie zwracać uwagi na rozłamy historii, że zrywa nić transcendentalnych teleologii oraz objawia inność i zewnętrzność tam, gdzie myśl antropologiczna zwracała się do esencji człowieka czy do jego subiektywności. Tak rozumiana diagnoza. Nie jest ustaleniem naszej tożsamości na podstawie układu cech dystynktywnych. Ustala ona, że jesteśmy różnicą, że nasz rozum to różnica dyskursów, nasza historia to różnica czasów, a nasza jaźń to różnica masek i że z kolei różnica miast być zapomnianym i pogrzebanym początkiem. To właśnie rozproszenie, którym jesteśmy i które tworzymy. Michel Foucault. Archeologia Wiedzy w przekładzie Andrzeja Siemka ze wstępem Jerzego Topolskiego. Warszawa 1977. Archiwum, które wybrzmiało w tym fragmencie, to jedno z kluczowych pojęć programu Archeologii Wiedzy. Takich pojęć, które w ramach tego programu zyskują. Całkiem zaskakujące ujęcie. Dlaczego? Ano dlatego, że archiwum w ujęciu Foucaulta umożliwia wprowadzenie na scenę metodologicznych rozważań kategorii różnicy. I ta właśnie kategoria różnica stał, stała się podstawą Foucaultowskich rewizji badań historycznych, a tej rewizji, która wymierzona była w badania oparte na Ciągłości i rozpoznawaniu racjonalności, która wpisana była w historię. Ta apodyktyczna racjonalność, jak mówi Foucault, prowadziła do wykluczeń tego wszystkiego, co nie mieści się w porządku e, rozumu. Z kolei, w aspekcie metodologicznym, zwrócenie się Foucault'a ku temu, co wykluczone, oznaczać miało sądowanie warunków dyskursu, jego swoiście przez. E, Pokłada nazwanej niemyślanej podstawy. Niemyślanej oznacza takiej, która sprowadzona zostaje do szeregu zaprzeczeń, zaprzeczeń ustanawiających pozytywne definicje wiedzy i jej podstawowych kategorii. Tak, okazuje się, że w tej perspektywie jedną z podstawowych kategorii wiedzy, czyli gromadzenia jej, jest przedzałożenie w postaci człowieka. To kategoria, która jest ustanawiana przez właśnie wykluczenie, usunięcie tego, co nieludzkie. No i pisma Foucault są pełne konkretniejszych przykładów tego, jak takie nienormatywne formy istnienia, podmiotowości, życia czy seksualności były spychane na margines. I to właśnie z tych rozważań Foucault jest najbardziej znany. No, ale więcej właśnie o tej flagowej dla Fukotowskiego dyskursu kategorii wykluczenia i inności, powiemy w kolejnym odcinku poświęconym między innymi szaleństwu i innym znakom firmowym refleksji francuskiego filozofa. Więc będzie to y, przyszedł ten historyczny moment, kiedy mamy wieloodcinkowy y, temat. Y, a teraz y, na koniec naszego odcinka, y, ostatnia część to oczywiście. Kulturowa polecajka, tym razem nie taka krótka. No i co tam dzisiaj przygotowaliśmy Kasiu, co masz dla nas w zanadrzu? Po pierwsze mam książkę Remigiusza Ryzińskiego, książkę debiutancką, która ukazała się w 2017 roku nakładem wydawnictwa Dowody na Istnienie, a ma tytuł bardzo znaczący dla naszego odcinka, FUKO w Warszawie. Jest to książka o legendarnym, ale też kompletnie nierozpoznanym badawczo pobycie francuskiego filozofa w Warszawie końca lat 50. XX wieku. Foucault spędził w Polsce zaledwie rok, dokładnie rok 1958, jako dyrektor Instytutu Kultury Francuskiej. Zaledwie, bowiem, miał opuścić Polskę w atmosferze skandalu obyczajowego z udziałem pewnego chłopca. Pewnego, bo o tej historii niewiele wiadomo, a sama praca Remingiusza Ryzińskiego to właściwie dochodzenie. Zbudowane z rozproszonych śladów po ukrywanych bezbeckich teczkach, materiałach operacyjnych czy donosach. Foucault w Warszawie jest w efekcie podwójnie związany z osobą francuskiego filozofa. Po pierwsze, ale nie najistotniejsze, jest związany tematycznie. Po drugie jednak, Ryziński, metodologicznie wierny swojemu bohaterowi, nie faworyzuje dyskursu prawdy. Jego książka więcej mówi bowiem o zdarzeniach możliwych, o tym, co Foucault zrobić raczej mógłby, niż zrobił faktycznie. I nie chodzi tu o podporządkowanie historii faktom, o odsłonięcie i przyszpilenie prawdziwych zdarzeń z udziałem filozofa. Ile raczej o opowieść, której główny bohater nieustannie się rozprasza znika w meandrycznych historiach, oświetlających życie homoseksualistów w społeczno-politycznych ramach podwilżowego PRL-u. Czyli byłaby to opowieść tyleż o Fukocie, co i pisana z fukotowskim nastawieniem metodologicznym, o którym cały czas dziś mówimy. Aha, yy, to ja mam też rzecz, która nie jest o Foucault ściśle, ale można w niej zaskakująco łatwo i przekonująco zobaczyć Foucault. I tak jak w poprzednich naszych odcinkach miałem jakiś przykład związany ze sztuką filmową, to tak jest również dzisiaj, bo dzisiaj przyniosłem za bliskie point film w reżyserii Michelangelo Antonioni'ego. No i data jego, jego premiery to jest zaledwie dwa lata po. Słynnych rewoltach studenckich, tak więc to jest jakby bardzo gorący czas. No i ten film również przedstawia burzliwe lata 60. XX wieku, to jest Kalifornia, Uniwersytet w Los Angeles, gdzie dochodzi do rozruchów. Do studentów występujących przeciwko dyskryminacji rasowej przyłączają się Biali. Studenci żądają równych praw, żądają zapewnienia miejsc pracy, no i tam w pewnym momencie ginie policjant i główny bohater Mark, który jest świadkiem tych wydarzeń ucieka z miasta bardzo spektakularnie, ponieważ porywa w tym celu awionetkę. No, i nie ma co jakby, być zaskoczonym, że rusza za nim pościg, a on tutaj jest przez ten film ścigany. Ucieka na pustynię w Arizonie, gdzie spotyka hipiskę Darię, i właśnie wspólnie z nią wybiera się w podróż do tytułowego Zabriskie Point, czyli również najniższego punktu w Stanach Zjednoczonych, położonego w Dolinie Śmierci. Dlaczego taki film? Bo. Znajdziemy w nim zaskakująco wiele zbieżności, a przynajmniej kontekstów do myśli Foucault. Już pierwsze sceny filmu pokazują rozczarowanie bohatera strukturami strajkowymi, tym aktywem studenckim, taką biurokracją towarzyszącą, czy rodzącą się w tych ruchach studenckich i która później je sparaliżowała. I pokazują w kontraście chęć bardziej indywidualistycznego działania. Antysystemowego, tak, żeby to nie było tylko dobre, zaangażowane na działanie, ale żeby ten bohater czuł się tak utożsamiony z tym i żeby to eksponowało jego, jego indywidualność. Dalszy ciąg filmu jest właściwie spełnieniem tego pragnienia, to znaczy pokazuje, jak przez kształtowanie samego siebie, wbrew mieszczańskim schematom, w takim schemacie przygodowym, przez traktowanie siebie jako czegoś czemu należy nadać taki estetycznie atrakcyjny kształt przez autokrację można działać na rzecz zniszczenia systemu i rzeczywiście w zakończeniu tam się odbywa niezła demolka szczegółów nie zdradzam żeby nie spoilować ważną rolę w tym niszczeniu odgrywa też relacja miłosna co nam ładnie linkuje to co się dzieje w filmie z tym jaką rolę wyemancypowanej seksualności przypisywał Foucault Narzędziem wywrotowej autokreacji, autokreacji zdecydowanie wbrew mieszczańskim schematom, była ponoć również dla Foucault'a pewna substancja. Substancja szczególnie pomocna do transgresji granic wytyczanych przez społecznie narzucaną tożsamość. Co jednak znamienne, piewcą LSD, bo o tej substancji mowa, był w równym stopniu Steve Jobs. A sam Foucault po raz pierwszy. Wziął te substancje jako część eksperymentu, którego na filozofię dokonać miał Simeon Wade, profesor historii, którego Foucault poznał w związku z gościnnym seminarium na Berkeley w 1975 roku. Pytanie brzmi, czy spotkał tam Czesława Miłosza? Wiemy na pewno, czytając Simeona Wade'a, że a, on sam... Profesor historii chciał sprawdzić, jak wielki umysł filozofa zareaguje na eksperymentalne, obce mu doświadczenie. A scenerią tego doświadczenia stał się ostatecznie punkt widokowy w kalifornijskiej Dolinie Śmierci, czyli Zabriskie Point. Wow. Gdzie zdaniem Wade'a właśnie w 1975 roku narodził się nowy Foucault. Ten, który kilka miesięcy po transgresyjnym pobycie w Dolinie Śmierci, napisze z wdzięcznością, że LSD radykalnie zmieniło jego życie i pracę. Zmieniło do tego stopnia, że podobno po nim właśnie postanowił spalić drugi i trzeci tom historii seksualności i zacząć ich pisanie na nowo. I przepisane ostatecznie ukazały się pod znamiennymi tytułami. Pożytek z przyjemności i troska o siebie. Proszę posłuchać, jak wszystko nam się tutaj doskonale spina w tym jednym miejscu, za briskie point. Powiedziałaś też o Simeonie Wade'zie. Rozglądając się w temacie, ja rzeczywiście trafiłem na jego książkę pod tytułem Foucault w Kalifornii. Fukow w Kalifornii, Foucault w Warszawie. Czy to jest, proszę Państwa, jakaś mikrokonwencja? Nie wiem. Podtytuł, hasło na okładce brzmi Prawdziwa historia, w której wielki filozof wrzuca kwas w Dolinie Śmierci. Więc tego mniej więcej należy się tam spodziewać. Można sobie o tym poczytać. Jeszcze jest do tego taka bardzo właśnie kolorowa, kwasowa okładka. Wszystko jest tutaj na miejscu. A co z tą celebrycką sławą, o której wspomniałem na początku? ponieważ o tym jeszcze chciałem powiedzieć, skoro temat filmu za Bliskie Pointem uruchamia znowu ten kontekst studenckich strajków. Była o nim też mowa w poprzednim odcinku Jerzy Franczak opowiadając o sytuacjonistach, nawiązywał do tych protestów. Foucaultowi udało się rzeczywiście zostać celebrowanym wzorem ultrazaangażowanego intelektualisty we Francji, bardzo, bardzo popularnym. I tutaj otwieram nawias uzupełniający temat szkoły frankfurckiej, ponieważ historia Foucault Potoczyła się inaczej niż w przypadku Adorna, który tak jak w został wyniesiony, to w górę to Adorno został spektakularnie strącony w dół i został obwołany antywzorem akademika przez st studentów. No i to w sumie nawet pomimo tego, że sam Adorno, podobnie jak protestujący studenci, był nastawiony raczej pacyfistycznie, to znaczy przeciwko wojnie w Wietnamie, ale faktem jest, że coraz bardziej się izolował. <laughs> Wydaje mi się, że miało to taką trochę przyczynę charakterologiczną, ponieważ rzeczywiście przeszkadzało mu taki ruch, jakby to powiedzieć, taki gwar, takie zbiorowe działania, opanowanie życia uniwersyteckiego przez politykę. Na przykład sprzeciwiał się przerywaniu wykładów akcjami, co wiele też mówi o jego proteoretycznym nastawieniu ale dla aktywistycznie nastawionych studentów nie mogło być do zaakceptowania. Tak, tu znowu wracam do poprzedniego odcinka. Wspominałem o tym, że prototypowa sytuacja dla frankfurczyków jest teoretyczna, tak, i emancypacja jest poprzez namysł głównie. No i właśnie to się nie podobało sytuacjonistom i dlatego sytuacjoniści wkroczyli. Nie, wkrocili, nie, będziemy to robić w życiu codziennym, będziemy to robić wszędzie, gdzie tylko możemy. To przesilenie tego, Schodzenia w dół Adorno nastąpiło w 1969 roku, kiedy Adorno chciał rozpocząć kurs wprowadzenia do myślenia dialektycznego, ale nie mógł tego zrobić właśnie z powodu dyskusji studentów. Tam jeszcze ktoś mu na tablicy napisał: Jeśli pozwolimy Adornowi działać, to kapitalizm nigdy nie odejdzie, no więc to pokazuje, w którą on został wtłoczony stronę. No, i wtedy zdarzył się ten słynny epizod z trzema studentkami, które pokazały mu nagie piersi podobno, obsypały jeszcze po hipisowsku płatkami kwiatów. No, i już Adorno tego nie wytrzymał, i nie wiem, czy to się wiąże jedno z drugim, ale niedługo potem, niestety, zmarł po prostu. Ale mimo to warto zaznaczyć, że nie potępiał protestów studenckich, raczej był im przychylny, no, ale taki los go spotkał. Wracając do Foucault francuski filozof znacznie lepiej odnalazł się w tej sytuacji i na długie lata był jednym z najpopularniejszych, a przy tym postrzeganych antysystemowo intelektualistów. No właśnie, to, to, to jest taka trudna w sumie pozycja, którą można utrzymać, że jest się w mainstreamie, a jednocześnie jest się postrzeganym jako antysystemowy. W kontekście naszego podcastu i filmu Za point na pewno warto wspomnieć jeszcze o charakterystycznym stosunku Foucaulta do marksizmu. Ponieważ po jego dyplomie w 1948 roku opiekunem Foucault został Louis Altizer i wprowadził w marksizm. O Altizerze wspominał ostatnio Jerzy, Altizer jako taka osobistość, która zaważyła na tym, że dominującą formą krytyki marksistowskiej była jak to ładnie określił, Jerzy, taka policja dyskursywna, tak policja dyskursywna. Foucault zapisał się nawet wtedy do partii komunistycznej, no ale zawsze pozostał sceptyczny wobec marksizmu, na przykład odrzucał koncept walki klas, tak? no to bez tego raczej marksistą być nie można. Rozczarował się też bigoterią partyjną i w, ogóle taki, i w ogóle biurokratycznym działaniem, tak jak ten bohater filmu. Raczej mówił, że marksizm, egzystencjalizm i fenomenologia zawężały horyzonty w tamtym czasie. Kiedyś nawet stwierdził, chyba, że marksizm należy do XIX wieku tak jak ryba do wody. Nie może żyć gdzie indziej. Proszę, mamy aforyzm. Ta krytyka marksizmu przekłada się na odmienność ideologicznych trajektorii. Jeśli w marksizmie drogą do demontażu kapitalizmu są wspólne działania, kolektywne, to francuski filozof, zwłaszcza pod koniec życia, kładł nacisk na antysystemową, ale indywidualną emancypację, wyzwolenie poprzez i demontaż systemu poprzez troskę o siebie. I to, co tekst dzisiaj cytowany, czym jest oświecenie, nazywa eksperymentalnym etosem. Takim pro, prototypem eksperymentalnego etosu był dla Foucault Dandys, taka figura Dandysa, ona w ogóle u nas na polonistyce jest często omawiana jako jeden właśnie z takich modelowych, modelowych typów kulturowych ponieważ jest to ktoś kształtujący siebie samego w opozycji do norm społecznych oczywiście, ale też ktoś nieustannie wywrotowo eksperymentujący z samym sobą. No i to Foucault pokazywał jako e, raczej okazję. No a dyskutujący z nim filozofowie pokazywali właśnie, że ten na przykład Gilles Deleuze, że ten przymus eksperymentowania to jest coś co zaskakująco łatwo wchodzi później w logikę towarową. I nieoczekiwanie spotyka się e, z kapitalizmem. W za Point, już kończąc, taką dandysowatość, eksperymentalny etos, wzbogacony o rys antysystemowy i burzycielski, możemy na pewno zobaczyć w głównym bohaterze. No ale w sumie, czy możemy? E, sprawdźcie to sami same. Zapraszamy też do wysyłania nam swoich komentarzy, opinii i pytań. Śledzimy kanały, e, gdzie nasze podcasty. Publikujemy i którymi się można z nami kontaktować. Będzie nam bardzo, bardzo, bardzo miło. Tak jak miło jest nam tutaj te wszystkie rzeczy opowiadać dla Was. A za dzisiejszy odcinek już serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na kolejne transmisje krytyczne już niebawem. Niniejsza publikacja została sfinansowana ze środków priorytetowego obszaru badawczego Heritage w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.